Siema, z tej strony Kubiks, witam i zapraszam was na otwieranie paczek. Taki Team of the Season mamy okazję trafić. Są to zawodnicy chyba wybrani przez twórców od EA. Nie jestem pewien, jest parę ciekawych twarzy, poza tą Kisling nie jest ciekawą twarzą, o nie. On w mojej karierze Bayern Leverkusen gra słabo, a cała reszta to jest bardzo, bardzo ciekawa, chociażby Messi, Ronaldo, Ibrahimović, Bale. Tutaj jest w czym wybierać, bardzo chętnie bym trafił kogokolwiek z tych zawodników poza Kislingiem. Jedziemy, otwieramy paczki, 111 tysięcy na koncie. Sponsorem tego otwierania paczek jest Neymar, którego, jak wiecie, trafiłem w ostatnim otwieraniu paczek. Do tego doszedł Inform, Diego Costa, bodajże, już dokładnie nie pamiętam, ale jedziemy. Pierwsza paczka, 7,5 tysiąca, Melberg. Rzadki złoty zawodnik, bezużyteczny, 48 pace'a, to nawet jak na środkowego obrońcy słabo. Maluda, Perezucki, Rafael Sobis, dalej nic ciekawego, trochę kontraktów. ST do CF, czyli słabo. Trudno, pierwsza paczka słaba, ale miejmy nadzieję, dalej będzie lepiej. Nie mamy tym razem happy hour, otwieramy zwykłe paczki, także trochę to potrwa. Jedziemy. Mike Kuzel też bez szału. Brazylijczyk. Rodriguez, Moses, 84 pace'a, już ciekawie. Kontrakty, CM to CDM, też słabo. CSKA Moskwa i duplikat. Mam tego trochę w klubie, także duplikatów pewnie będzie trochę. Miejmy nadzieję, że nie aż tak dużo, jak się spodziewam. Bo to by trochę rozłożyło ten odcinek. Ale jedziemy dalej. Paczka z Wolcottem. Martin. Słaba paka. Schaffer. Ktoś z ligi angielskiej. Francuz. Nic ciekawego. I Martin. 4-2-3-1. Moja ulubiona formacja jak na razie w FIFA. Duplikacik ląduje w klubie. Jedziemy dalej. Jeszcze trochę tych końców. Jest na otwieranie paczek, także jeszcze kilka paczek na pewno pójdzie. Miejmy nadzieję, że coś się ciekawego trafi. Niekoniecznie z Team of the Week, bo Team of the Week jest wyjątkowo słaby. Zresztą tak już będzie po skończonym sezonie ligowym. Insigne. Kandreva. Trochę pace'a. Kontrakty. Logo Galatasaray. Słabo. Na razie nic ciekawego w tych paczkach nie ma. Ciężko powiedzieć, który z tych zawodników był jak na razie najlepszy. Zobaczymy, co nas czeka dalej. Fellaini. No to już mamy najlepszego zawodnika z otwierania paczek. Jak na razie Fellaini. Natali, 45 pace'a. Helmes. Bardzo ciekawy napastnik, dużo strzela. Carrillo, ależ potężny pace, 87. Jeszcze Gomez. Jakbym budował skład z otwieranych tylko paczek, byłaby to udana paczka. Sporo zawodników, sporo ciekawych zawodników, których z pewnością bym mógł wykorzystać. Miralas. Bodmer, Alessandro. Jesus Gomez i Miralas. 88 pace'a, wow. 85 dribbling. No, ciekawy napastnik. ST do CF. To samo. Hanover. Kolejny duplikat. W końcu trafi mi się jakiś srebrny zawodnik. W początkowych odcinkach otwierania paczek to była norma. Nie ma, w co drugiej paczce jakieś srebro się pojawiało. Nie wiem, czy jej zmienia zawartość paczek, procentowe szanse na znalezienie zawodników. Mam wrażenie, że tak, że to się trochę zmienia z czasem. Co tu mamy? Utaka, 89 pace'a, wow. Amrabat, 85. Honda, świetny zawodnik. No idealny, ofensywny pomocnik, sami widzicie, i szybki, i drybluje, i ma strzał, jeszcze podanie. Gracz perfekcyjny. Kolejna paka. Diakite. Środkowy obrońca, już konkretny, 70 pace'a, czyli można go spokojnie użyć. Szefren. 85 pace'a, szybcy zawodnicy dzisiaj mi się trafiają.
Jest drużynowy fitness. Zejdzie to trochę kasy, Żardel. 46 pace'a, on szybki nie jest. Tak ciągle mówię o tym pace'ie. Wielu uważa, że pace to nie jest wszystko. Ja też do pewnego momentu tak uważałem, że pace nie jest w tej grze najważniejszy, ale niestety. Niestety jest i mam nadzieję, że w nowej FIFA się to zmieni. Że obrońcy będą się lepiej ustawiać i będzie łatwiej walczyć z drużynami, których zawodnicy są niesamowicie szybcy. Tutaj nic ciekawego, pełno kontraktów. I logo Galatasaray, które trafiło nam się bodajże 3-4 paczki temu. Także nie jest to duplikat, który miałbym już w klubie. Jedziemy dalej. 7,5 tysiąca końców. 43 tysiące zostały, także coraz gorzej. Ledley. Jakinta Ledley. Rivier. I full kontraktów. Kolejny drużynowy fitness. Zejdzie za trochę. Może chociaż połowę odzyskamy z tej paczki końców. I będzie końców na kolejne otwieranie paczek. No chyba, że za chwilę trafimy Neymara, to się nie będę o to martwił. Ale nie. Jeromel. Pascal. Jeromel. Baruso. Jeromela miałem okazję używać. Bardzo fajny obrońca. Solidny. Oczywiście wart jest 300 końców, ale... Jeśli na początku FIFA będziecie budować skład nowej FIFA oczywiście. Nie wiem, czy ktoś jeszcze zaczyna grać w tą FIFA, czy już wszyscy zacierają ręce w oczekiwaniu na nową. To tacy średni zawodnicy bardzo się przydają na samym początku. Stankovic. To jest duplikat. Trans Fabrizio. O, nieciekawa paczka. Zobaczymy jeszcze, jaka formacja. 5-2-2-1 to już w ogóle źle. Strój Bayer Leverkusen i Stankovic. Słabizna. Na razie słabizna. Nie ma się czym podniecać. Ale płacę karę za poprzednie otwieranie paczek. Bilans szczęścia musi równać się 0. Tak mówi chyba Andrzej Strejlał. Quarella. Cahill. Quarella. Full kontraktów, bezużyteczne formacje, logo Manchester United. Słabo. Mało tego słabo, chyba zostały nam tylko dwie paczki. Nawet jedna. Jest to ostatnia paczka. Za 7,5 tysiąca w tym otwieraniu paczek. Gomez. Który Gomez? Czy ten z Bayernu? Rodwell. Fitness. Atletico Madryt. Piłka. Podmer, też już nam się trafił, Gomez, nie? Z Bayernu. Ale 86 pace'a, 86 dribbling. Ciekawie to wygląda naprawdę, ci zawodnicy. Na kartach bardzo, bardzo szybkie składy dałoby się zbudować z tych graczy. Jeszcze Santiago Bernabeu. I ile nam końców zostało? Czy starczy nam jeszcze na jedną paczkę? Starczy nam na paczkę za 5000, nie, za 7,5. Może tutaj będzie coś ciekawego, bo jak nie, to naprawdę będzie kiepsko. Abidal. Nie. Pinci, Green, Abidal. Gardenis, Trap. Jednym słowem, Krap. Jeszcze Andre, duplikat też. Używałem tego napastnika swego czasu, bardzo fajny. Sporo jest takich zawodników, którzy się nie wyróżniają, są tani. A gra się nimi. Nawet fajnie. Quicksell. To duplikat Trapal pełny, nie będziemy się tym przejmować. No i co? I otwieranie paczek. Generalnie słabe. Generalnie złe. Nie podobało mi się. Zobaczmy jeszcze, kogo nie trafiłem tym razem. Już prawdopodobnie nie trafię, bo ten skład znika. Już nie będzie możliwości go trafić. To by było na tyle. Zapraszam na kolejne otwieranie paczek, w którym będziemy polować na złotych zawodników, bo prawdopodobnie czarni nie będą godni uwagi. I to by było na tyle. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się. Cześć!